Witam Państwa. Jestem prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, nazywam się Grzegorz Wrochna i chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o kosmosie, ale w szczególności o tym, co Polska, co polscy naukowcy, polscy przedsiębiorcy robią w kosmosie i robią z kosmosem. Często nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle coś takiego jak Polska Agencja Kosmiczna istnieje, że ma konkretne zadania związane właśnie z eksploracją kosmosu. O tym powiem w następnych odcinkach, a w pierwszym odcinku chciałem Państwu powiedzieć o tym, że Polska w kosmosie już jest i jest nie od dziś. Tak naprawdę trzeba by sięgnąć do chyba Mikołaja Kopernika, do Jana Heweliusza, słynnych polskich astronomów, bez których oczywiście podboju kosmosu by nie było, bo to oni nam pokazali w ogóle, jak ten kosmos wygląda, jak jest zbudowany. Ale później, kiedy rozpoczął się już okres podboju kosmosu, wysyłania statków kosmicznych, od samego początku Polacy odgrywali w tym procesie dużą rolę. W szczególności w programie Apollo uczestniczyło wielu Polaków w Stanach Zjednoczonych. Mieczysław Becker był głównym konstruktorem załogowego pojazdu księżycowego. Jego zdjęcie za chwilkę Państwu pokażę. O, proszę bardzo. Pan Mieczysław Becker, to on właśnie był głównym konstruktorem tego pojazdu księżycowego, który woził astronautów po Księżycu. Z kolei pan Eugeniusz Lachocki projektował zasilacze urządzeń do statku Apollo, a pan Werner Ryszard Kichner silniki lądownika LM Lunar Module, który osiadł na Księżycu. Także wkład tych polskich ekspertów w misji Apollo był naprawdę ogromny. Natomiast nasz wkład jako państwa zaczął się wraz z rozpoczęciem programu Interkosmos i aparatura polskiej produkcji latała w kosmos właśnie na statkach typu Sojuz. Takim przełomem było utworzenie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 1976. Tam rozpoczęto produkcję rozmaitych instrumentów badawczych i o tym jeszcze powiemy więcej. No nie sposób też w tym roku pominąć osoby Stanisława Lema, który swoimi powieściami nie tylko przybliżył nam kosmos, ale na pewno zachęcił już chyba kilka pokoleń młodych ludzi do tego, żeby swoją karierę w tym kierunku właśnie skierowali. Takie były te początki, a teraz konkretnie jeszcze warto przypomnieć drugą jak gdyby odnogę, bo mówiliśmy o konstruktorach tych pojazdów kosmicznych, ale żeby jakikolwiek pojazd kosmiczny mógł się w kosmosie znaleźć, konieczne są rakiety. I tu też często nie doceniamy roli Polaków, a przecież trzeba zacząć od Ignacego Łukasiewicza, bo gdyby nie nafta, to nie byłoby paliw ciekłych do rakiet. No, Konstanty Ciołkowski, oczywiście to pionierska teoria lotu rakiety wielostopniowej w ziemskim polu grawitacyjnym, teoria silnika rakietowego na paliwo ciekłe, to trudno przecenić rolę Konstantyna Ciołkowskiego. Ale pamiętajmy też, że paliwa, a ściślej utleniacza do paliwa w rakietach nie byłoby, gdyby Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski nie skroplili tlenu. To osiągnięcie to też kamień milowy na drodze współczesnych rakiet. A już konkretnie w programie kosmicznym dużą rolę odegrał Ary Sternfeld, który liczył orbity statków kosmicznych pierwszych i opracował w ogóle teorię rakiety wielostopniowej. Więc widzimy, że już w tych pionierskich czasach Polacy odgrywali dużą rolę i pierwszy instrument, który powstał w Polsce, tutaj macie Państwo na zdjęciu, to był spektroheliograf rentgenowski. To był rok 1970, więc już pół wieku temu
On nie latał jeszcze na orbicie, ale już w locie suborbitalnym, czyli poza atmosferę, już był w kosmosie. Kolejne urządzenie to wysłany na pokładzie satelity Kopernik 500, czyli Interkosmos 9, instrument badawczy, który miał za zadanie przeprowadzić pomiary promieniowania słonecznego. Później w ramach programu Interkosmos w sumie aż 24 polskie instrumenty znalazły się na orbicie okołoziemskiej. W większości budowane w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, ale już przy współpracy z innymi instytucjami. Kolejne instrumenty w kosmosie macie tutaj Państwo na tych ilustracjach. Był to zestaw polskich przyrządów do badań zjawisk falowych aktywnie wzbudzanych w jonosferze, zestaw przyrządów do zjawisk wywoływanych iniekcją wiązki elektronów z pokładu satelity w plazmę jonosfery, niezwykle ciekawe badania, i polska kamera cyfrowa umieszczona w module Priroda na stacji Mir. To tylko przykłady tych instrumentów, które powstały właśnie w polskich laboratoriach, w szczególności w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Widzicie Państwo tutaj zdjęcie po prawej, jak wygląda ten budynek Centrum Badań Kosmicznych współcześnie, a po lewej początki budowy tego kompleksu. Rok 1976. A czy wiecie Państwo, ilu polskich astronautów, kosmonautów było w kosmosie? Wszyscy znamy generała Hermaszewskiego, ale okazuje się, że nie on jeden. Zidentyfikowaliśmy chyba 7 innych, 2 z paszportami rosyjskimi, 5 z paszportami amerykańskimi, ale przyznających się do obywatelstwa polskiego. W szczególności James Pawelczuk zabrał polską flagę na pokład, zabrał polską flagę w kosmos, a później przekazał ją prezydentowi Polski w czasie swojej wizyty w dniu naszego święta narodowego 3 maja w roku 1999. Czterej inni astronauci z polskiego pochodzenia to Karol Bobko, Scott Parażyński, Christopher Ferguson, George Zamka. Znam ciekawą historię związaną ze Scottem i Parażyńskim, kiedy w misji STS-120 byli na stacji kosmicznej, poważnej awarii uległy ogniwa fotowoltaiczne, które zasilały całą stację. No, nie było procedury do naprawy, nie wiadomo, czy wysyłać statek naprawczy. Cała misja, cała stacja kosmiczna w ogóle znalazła się pod dużym znakiem zapytania. No ale cóż, Polak potrafi. Parażyński i Zamka pogrzebali gdzieś tam w przepaścnych czeluściach stacji kosmicznej, znaleźli jakieś kawałki drutu, jakieś inne elementy. I Scott Parażyński, z zawodu chirurg, ubrał się w strój próżniowy, wyszedł w przestrzeń kosmiczną i przez 8 godzin przeprowadzał operację chirurgiczną na otwartych panelach słonecznych. Udało się je naprawić i misja i stacja zostały uratowane. Ciekawostka, dowódcą tej załogi była pani Pamela Roy, obecnie wicedyrektor NASA. Miałem przyjemność spotkać się z nią niedawno w Dubaju i wspólnie z nią podpisywałem przystąpienie Polski do takiej deklaracji Artemis Accords związanej z programem amerykańskim lotów powrotu na Księżyc i lotu na Marsa. O tym będzie w kolejnych częściach moich opowieści. To może tyle o polskich kosmonautach, astronautach. Wróćmy do urządzeń. Polska wystrzeliła już kilka satelitów. Obecnie nad naszymi głowami krąży 5, ale pierwsze były wystrzelone w roku 2013. Otrzymały nazwy LEM i Heweliusz. Miały zastosowanie głównie naukowe. Te 5 mają Państwo pokazanych
pokazane tutaj w tabelce, one już są wykorzystywane w szczególności do obserwacji Ziemi, zarówno radarowej, jak i optycznej. Zapowiadane są kolejne, już nawet studenci dzisiaj są w stanie budować satelity. PWSAT-2 to jest drugi satelita Politechniki Warszawskiej. Studenci budują już kolejnego, który prawdopodobnie poleci w kosmos w przyszłym roku. Wiele instrumentów zbudowały też polskie instytuty i już polskie firmy, które powstały częściowo jako spin-offy z Centrum Badań Kosmicznych czy z uczelni, czy z instytutów, które prowadziły prace badawcze w różnych dziedzinach, robotyce, właśnie instrumentach pomiarowych w szczególności. I kilka takich misji, myślę, warto wspomnieć, w szczególności misja Rosetta, która spotkała się z kometą o trudnej do zapamiętania nazwie 67P Churyumov-Gerasimenko i miała za zadanie wbicie się, wiercenie się w jądro komety, ale niełatwo jest do takiej komety się przyczepić. Pamiętajmy, że grawitacja takiego małego ciała jest praktycznie zaniedbywalna, i przez to udało się wiercić tylko na kilka centymetrów, niemniej jednak umożliwiło to zbadanie przynajmniej tej zewnętrznej warstwy jądra komety. Inny próbnik poleciał na misji Mars Express w 2003 roku. Tam Polacy zbudowali system zasilania i skaner służący do wyznaczania kierunku pomiaru. I spektrometr, zadaniem spektrometru była analiza widma promieniowania odbitego i emitowanego przez powierzchnię i atmosferę Marsa. Z kolei misja Cassini-Huygens, tutaj sensor taki do badania termalnych własności, czyli czujnik pomiaru temperatury i przewodnictwa cieplnego na lądowniku Huygens misji Cassini, wylądował na Tytanie, księżycu Saturna. Także widzicie Państwo, że ta polska aparatura lata już nie tylko na orbitę, ale także na Marsa, na kometę czy na Tytana, księżyca Saturna. Wracając do Marsa, misja ExoMars. Tu Centrum Badań Kosmicznych budowało zasilacz jednej z kamer. Firma Creotech elementy systemu zasilania kamery, a firma Virgo System SA detektory podczerwieni. Widzicie Państwo, że tutaj już po roku 2000 pojawiają się polskie firmy, już nie tylko instytuty badawcze. Kolejne instrumenty, misja ASIM, rok 2018. ASIM to skrót od Atmosphere Space Interactions Monitor, eksperyment naukowy do badania termicznych zjawisk i wyładowań w wysokich warstwach ziemskiej atmosfery obserwowane z kosmosu. Instrument umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, budowany wspólnym wysiłkiem Centrum Badań Kosmicznych i firmy Creotech. Solar Orbiter dopiero ma wystartować, to jest eksperyment do obrazowania spektralnego promieniowania rentgenowskiego, budowany przez Centrum Badań Kosmicznych. OPS-SAT to z kolei misja Europejskiego Centrum Operacji Satelitarnych, wykonana na satelicie typu CubeSat, czyli takim bardzo, bardzo, bardzo małym, a jego głównym celem jest testowanie nowych standardów wymiany danych pomiędzy satelitą a segmentem naziemnym. Taka misja technologiczna, można powiedzieć, i tutaj oprócz wspomnianych już wcześniej CBK i Creotech mamy firmę GMV. I wreszcie misja BepI Colombo, rok 2018, eksperyment METRIS, sporządzanie mapy mineralogicznej powierzchni Merkurego z kolei, kolejne ciało niebieskie, które polska aparatura bada z rozdzielczością spektralną mniejszą niż 500 metrów. Tutaj CBK zbudował system wyznaczający kierunek pomiaru spektrometru METRIS do realizacji pomiarów spektralnych powierzchni Merkurego i procedur kalibracyjnych. Kontynuujemy opisy naszych misji kosmicznych z naszym udziałem.
Misja na Marsie, rover Curiosity, czyli zautomatyzowane i autonomiczne laboratorium naukowo-badawcze wysłane na Marsa. Firma Virgo System wyposażyła łazik Curiosity w detektory podczerwieni w spektrometrze. Z kolei misja NASA InSight, pierwsza w historii poświęcona badaniom głębokiego Marsa. Tutaj firma Astronika zaprojektowała i zintegrowała mechanizm znowu uderzający takiego kreta, który wbijał się w głąb gruntu marsjańskiego. I wreszcie misja Polar 2, która ma wystartować za 2 lata, to eksperyment na chińskiej stacji kosmicznej, gdzie Narodowe Centrum Badań Jądrowych buduje układy elektroniczne i będzie brało udział także w analizach danych. Celem tej misji jest badanie rozbłysków gamma. Promieniowanie gamma nie dociera do powierzchni Ziemi, możemy je badać tylko z orbity. Jakie misje są planowane na najbliższe lata? EarthCare to misja organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z japońską agencją kosmiczną JAXA. Jest częścią Earth Explorers, czyli takiego programu, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań z zakresu nauk o Ziemi, także skoncentrowanie badań na różnych aspektach systemu ziemskiego. Ten konkretny satelita ma badać chmury i mikrocząsteczki obecne w atmosferze, zwane aerozolami, ich interakcje z promieniowaniem słonecznym. Tutaj wkład swój daje firma GMV. Z kolei Biomas to misja, której celem jest dostarczenie istotnych informacji o stanie naszych lasów. Te dane pomogą nam także lepiej zrozumieć, jaką rolę odgrywają lasy w obiegu węgla. Główny instrument tego satelity to jest specjalny radar i tutaj wkład wniosło już kilka firm, GMV Sensor, Sener, Piap Space i Airbus Polska. Z kolei misja JUICE to 2 polskie eksperymenty, plazma i fale radiowe i fale submilimetrowe, eksperymenty opracowywane z udziałem Centrum Badań Kosmicznych. Jest to misja lecąca w kierunku Jowisza, dzięki niej dowiemy się coś o polach elektrycznych, magnetycznych oddziaływujących na największe księżyce tej planety, Ganymedesa i Europę. Athena to jest przyszłość, dopiero rok 2028, ale liczymy tutaj na bardzo duży udział Polski. To misja utworzona w ramach programu naukowego Cosmic Vision, kosmiczna wizja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Celem jest wyniesienie sondy, która będzie zbierała dane na temat formowania i ewolucji grup galaktyk oraz czarnej dziury, więc odległy kosmos. I tu mamy firmę Sener, Thales Alenia Space, Astronika i Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, które wykonały cały szereg różnych mechanizmów i systemów. To jeszcze nie koniec polskich misji z polskim udziałem. Misja Proba 3 to badanie korony słonecznej z kolei, demonstracja technologii precyzyjnego lotu w formacji 2 małych satelitów, taki jeszcze techniczny aspekt. I chodzi o to, żeby 2, a w przyszłości więcej małych satelitów mogło robić taki wirtualny, wielki, wielki teleskop. I tu firmy GMV i N7 Space. Z kolei misja IMAP, tutaj CBK PAN, Instytut Optoelektroniki, budują jeden z instrumentów o nazwie GLOWS, czyli fotometr do obserwacji fluorescencyjnej poświaty heliosferycznej wodoru w Układzie Słonecznym, a więc wodór emitowany ze Słońca, wokół Słońca, jak on świeci, stymulowany właśnie przez Słońce. Comet Interceptor to kolejna misja na kometę. Tym razem nie wiemy, na jaką kometę jeszcze ona zapoluje, bo dosłownie przypomina to polowanie. Ta misja ma zaparkować w przestrzeni kosmicznej i ma czekać, aż jakaś kometa wleci do Układu Słonecznego. W
bo chcemy mieć pewność, że będziemy badali taką kometę, która jeszcze w naszym Układzie Słonecznym nie była, żeby wiedzieć, co ona z odległego kosmosu przyniosła. Tu znowu Centrum Badań Kosmicznych PAN. I misja Ariel, jej celem jest z kolei znalezienie 1000 planet wielkości Jowisza i Neptuna, które krążą możliwie blisko wokół swoich gwiazd macierzystych. Tutaj CBK buduje taki system do precyzyjnego nakierowywania teleskopu. Myślę, że wystarczy tych przykładów, żeby Państwa przekonać, jak istotną rolę odgrywa polska aparatura na misjach kosmicznych. Naliczyliśmy już ponad 80 misji, w trakcie których polska aparatura poleciała w kosmos. I jak Państwo widzicie, nie tylko na orbitę, ale i Słońce, i Merkury, i Mars, i kometa, i księżyce Jowisza. Jesteśmy w kosmosie naprawdę, naprawdę wszędzie w całym Układzie Słonecznym. A o tym, jak ten kosmos wykorzystujemy do celów praktycznych i jaką rolę w tym odgrywa Europejska Agencja Kosmiczna i Polska Agencja Kosmiczna w następnym odcinku. Dziękuję Państwu.